Więc chwytasz to równo pod to, nie? Tak, żeby to wpyciło. Cyk. Tutaj się zaklinowało. Ale tu znowu. Czekaj, że to ja sobie zjadę. Nadzieży. Ruszę. Nie wiem, ile to jest tutaj. Coś mi się wydaje, że tu już będzie za mało. Jakiego to chcesz motka? Normalny motek, po prostu bez dna. Jak włożyć, to się kończy, że nie wiem, czy nie chodzi. Aha, tu o rurkę ci chodzi. No nie ma, nie ma. Boję się, że nam to tak wypieprzy, że... Jak wygląda tutaj? Nie, jest jeszcze dobry. Stanie, a jak tu? Czterech zrobimy. Wiesz, zrobimy sobie na czterech. To będę musiał to tak po śrubę jechać. Mi się wydaje, że jeszcze... Zobaczymy. To są te śrubki, nie? I one ładnie wchodzą tutaj. Zakupiłem troszeczkę grubszą płytkę, blachę. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie to jest dwójka i mogłaby się wygiąć. Zakupiłem sobie taką blachę w Leroyu akurat, tylko tamto dostałem. No i teraz, żeby dobrze wyznaczyć teraz otwory, przez które będziemy przekładać śruby, które będą wyciskać wał. Trzeba to zrobić troszeczkę dokładnie, żeby nie było żadnych krzywizn. Tu już mam dwie przygotowane. Nawet jeżeli bym tutaj, jestem bardzo zdziwiony. Zostałem tylko jedna tutaj śruba, ale nie wiem, czy będziemy to robić w tych otworach, z tego względu, że tutaj jest troszeczkę za mało. Powinno być bardziej na środku, no zobaczymy. Zaraz spróbujemy. Może coś wymyślimy innego. Miałem to już przykręcone, oczywiście mi się nie chciało zaznaczyć. Zapomniałem. Chodziło to o to, żeby... Chociaż jeżeli będzie tutaj
brzegu. Gdzie ty mi tu? Będziemy to mierzyć i dokładać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I to dokładnie tutaj można było wyznaczyć te otwory. Bierzemy jakiś kartonik, kawałek kartonika. Zakładamy na to. No i można się pobawić. Gwóźdź. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Bez mierzenia. Czy się profesjonalnie powinno być zmierzone? Ale my nie jesteśmy profesjonalistami, tylko amatorami. Tak, otwory zrobię większe, bo zrobię siódemki, żeby można było troszeczkę to też ustawić. Guść. No, widzicie? Rozcieszyłem się, że mam problem. Wystarczy tylko zaznaczyć na wszelki wypadek, żeby czasami nie wywietrzył tego otworu. Wszystkie odległości tych otworów mam zachowane. Chcę teraz to przyłożyć do naszego. Mówiłem, dzisiaj wszystko widać. Odstawimy go, bo jeszcze bardziej go zepsuję. Może jest zepsuty. Oddawaj mi rękawiczkę. A teraz możemy przyłożyć tutaj blachę. Nowe otwory wywiercić, tak żeby to miało ręce i nogi. Znaczy, to będziemy mieć ten pierwszy ustalający. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Który to mamy za otwór, mamy ustalający. Wyszło nam tutaj troszeczkę nie dobrze. Trzyma.
Okej. Okay. Myśmy widzieli, co napsuliśmy. Najlepiej widzę to. Przed założeniem rozkręcamy, czy po? Ale to? Nie. No tak musimy, no nie, te śruby musimy tak rozkręcić. No tak, bo nie wyciągniemy. To ich nie wyciągniemy. Te musisz, to musisz, to musisz. Nie, musisz wszystkie. Wszystkie. Bo inaczej nie włożysz tam rzeczy. Teraz musimy nakręcać. Masz, a tego nie musisz? To za chwilę. Nie, albo to dasz radę, dobra. Nie, nie, wydawał się to nie rozpadł. No właśnie. Czekaj. A, no czekaj. Trzeba silnik, bo już leci. Teraz rozpolowiam. Tego się nie wyciąga? Nie. Na razie. A, bo to jest przy jednym pewnie. Tak. Rozpolowiam. Zobaczmy. Ten kołek do góry. Tam. Puszkę. Ten kołek był bokiem. O. No, zobaczymy.
Musi ratunek dać. Najpierw się tutaj rozchodzimy. Tutaj minimalnie. Będziemy tak rozchodzić. Zacznijmy. Ładnie. No to kręcimy. Z tej strony bardziej wyszło. Zobaczymy, może się. Oj, się wygina. No nie wiem właśnie. To tyle, jakie to rzeczy. Ta duża jest? Tylko jest ta. Jest tutaj. To nie jest turynka. Jest tak wyleżone. Teoretycznie tak powinno. Nie pójdę już w ręce, to mogę ciąć. To się nigdy nie wchodzi. Tu się tylko w tym jednym miejscu rozeszło. I tu widzę puszczę. Gdzie była tu lejka. No właśnie. Tu już jest koniec. No musimy się coś podłożyć. Tu jest. To trzyma. To łożysko. Czekaj. Teraz uderzę. No tylko tu trzyma, albo od drugiej strony jeszcze. A jak z przodu? Puszczę. Dobra. Idziemy dalej. Nie na styczni, tylko tutaj. Tak delikatnie, żebyśmy... Nawet myślałem, że będzie kurwa problem. To puści. No mam taką nadzieję, bo... Żeby to łożysko puściło. One w górnej części trzyma się. Tu się trzyma łożysko. Tutaj puszczę. To się uwolni, rusza. No zobaczmy, co jest tam. Uwolni. Że nie kupane w górę. Gdzie? Puść. No. Nie mogę go wyjąć. Dobra, spuściło z drugiej strony. No. Dobra. Ja. A co jest to mymo pokazać? Dobra. O kurde. Czekaj, muszę założyć rękawiczki. Ale już jesteśmy. Która? Ja to. Okej, ale to jest kurwa nowe. Trzeba będzie to umyć całe. Okej. Ja mi się wyłączam. Co? Jak to się miało kręcić? Daj. Tam jest jeszcze też silikon. No to się tu. Dobra, łożysko jest. Do wyczyszczenia tych. Co? Do wywalenia. Aha. Teraz tu się nie chce, na tym, widzisz? No ale zaraz, to jest cała odrycy tutaj. No to zobaczymy.
Teraz tak. Wybicie tego łożyska całego też widzę, że będzie. No dobra, będziemy się... Poszło? No idzie do góry. Teraz. Jeszcze. Schodzi, nie? Minimalnie schodzi, no. Nie ma właśnie od nas obkuważy na kołek, że wiem, że... Może zobaczymy, jak on to... Jak on to wyciąga. A trochę wyszło, nie? No wyszło, wyszło. No jest tylko nabite, no nie może wyginać się. No jest to wszystko tu trzeba będzie wyczyścić. Jeśli pan się będzie w gorszym stanie. Będziemy myśleć. Powiedz. Automat się wyczyści, to tutaj się wszystko wyczyści, tylko najbardziej mnie tutaj... Tak powinno sobie się ruszać? Nie. Zobaczymy, no przecież teraz nie ma oparcia. No tak, no ale... Gdzie jest ten mały guzik? Jednak by musiało być troszeczkę szersze. Albo podwójne. Albo podwójne, tak. Widać, że był próbowany do wybicia. Mhm. Jakby go wstawił. Wyszło trochę. I dalej nie chce. Tu już na główki nie ma, nie? Wyszedł trochę. Nie? No, wyszedł. No to idziemy dalej. Zważa to chyba jak piwierzynkę. Bo ją wykręcia w tej miejscu. Było blisko. Wychodzi, nie? No. Ja już nie mogę, bo już oparta jest. Ja tylko ręką. Czekaj, bo fajnie. Ładny. Dobra, odkręcimy, zobaczymy. Zobaczymy jak to w praniu będzie, ale widzę, że jest w miarę w dobrym stanie. Dobra, później będziemy wybijać tutaj te łożyska, a to już na ciepło. Wierzę, nie? Ogrzejemy to, a to wyjdzie, nie? To tak samo. No mamo, dziadek mi przyniósł. A. Tylko tu musimy mieć te lepsze, nie? Dobra. Teraz tak, zróbmy trochę tu porządku. Teraz zobaczmy, co tu się dzieje. My się musimy dostać do tego. Tam gdzieś składanie tego jest. Musi być. Nie, one są.
No troszkę tutaj zużyte, ale jak zarobisz? Nie, nie, prawie nie. Dotknij sobie tutaj, zobacz. Ta jeszcze jest dobra. Czy to odpuścić? O, weź przed. Masz? Nie wiesz, czy nie, taka nabita. No tak trzeba będzie po prostu naciągnąć, nie? No. Dobra, wyciągnij teraz ten kawałek. Nie to. Okej, okay, połóż. Też wyjechałe? No, a z automatem, no weź. Poczekaj, musi ręki nie. Nie ten, dobra. Teraz na tym, nic nie powypadało. Tak, tylko poczekaj. Jest ta. I to też nie. Tak, trzeba nowy kupić, tak i tak. Okej, okay, a jak tutaj to wygląda? Nie wiem, skąd ta podkładka wypadła. Aha, to jest od tego. Nie, zastanawiać, będziemy pomalutko rozbierać. To jest chyba to uszczelniacz tutaj. Dobra. Okej, okay, a jak wygląda tu kopnik i sprężyna? No, nie jest tak źle. No chyba jestem okej. Okej. Automat. Trzeba się wyczyścić. To jest taki silikon. Ja wiem, że jest silikon. Ale czy to uszczelniało, czy co? O, tu pracował trochę. Poczekaj. Teraz musi wyjść. To w tym, no właśnie. No ten też jest chyba jeszcze dobry. Zerwaj się całe. O, zobacz. Tak, tak, nie? Zjechane są. Będę pomyśleć, że taki mały. No i ten, co mnie najbardziej interesuje. Ciągnąć. To jest właśnie pytanie. Jest na łożysku. Musisz ściągać do łożyska. Chyba, że chcesz go wybić. Masz dwa kółeczki? I to. Aha! Szedł ze stylu. No złożyskiem. Złożyskiem. A tu też trzeba będzie to zobaczyć, jak to wygląda. Ale to chyba już wymienimy. Ten wałek zdawczy. No zobacz. No ten już jest wjechany. To już jest do. Policzymy, zobaczymy. Na ten, bo tu jest jeszcze. O, tu lejka. No. Nie? No i ten tu powinien być. Nie, one nie wadzą tego, co te gumy. Co nie? Zobaczymy, czy taki zegar, czy ten. No, oj, to chyba będzie. Inny. Gdzie ja mam tamte zegary? Nie, to w tym. No dobrze, ale jak ja go. Nie włożę. No, nie włożę, bo będę musiał mieć prostego, nie? No, nie ma w ogóle sprężyny, czy wypadła? Nie wiem, że wychodzi, ale... Nie wiem, nie jest. A teraz od drugiej strony go nie będzie łatwiej widzieć? Dobry jest. Dobry.